Słuchajcie, jest gruby temat, ale no, naprawdę, jaki? Naprawdę gruby temat. Napisała do mnie laska na Instagramie. Chyba szanta, no dawać do mnie kilkanaście na dzień, co z tego? No dobra, do mnie kilkaset pisze, ale nieważne ile pisze do mnie na dzień lasek. Jedna konkretna laska napisała do mnie, która powiedziała, że ma dziecko z Markiem i podała racjonalne dowody, bo pokazała mi zdjęcie razem z nim w łóżku. Wysłała zdjęcie w łóżku, nie będę tego pokazywać. Chcesz robić zdjęcia w łóżku, tak? To jest Photoshop. Dziwne trochę, nie? Chcesz to zobaczyć? No dobra, ale kiedy to było? Masz. W sensie? Nie będę pokazać tego do kamery, ale zobacz. Wygląda ci jak Marek, czy nie? No wygląda. Znaczy, to jest Marek. No Marek, czy nie? No trochę Marek, młodszy, no. Ale Marek, tak? No Marek. No dobra, no ale w sensie kiedy to było? Z kiedy to są zdjęcia? No bo... 5 lat temu. Jakie 5 lat temu? Czy to dziecko ma 4 lata w tym razie? No niecałe 4 lata. No to w zasadzie to było 4,5 roku temu. No dobra, no ale jakby... Ty wiesz, że to się nie zgadza totalnie. Jak co się nie zgadza? No, nie wiem, no chyba ty o tym wiesz, nie? O czym wiesz? W sensie, ludzie w internecie nie wiedzą, to ja wiem, no bo jakby nie publikowaliśmy tego nigdzie, no ale przecież my już wtedy byliśmy ze sobą, no to te odcinki. A ty kręciłaś już z nim? No raczej, co ty myślisz, że od razu wpierdzieliłam się na odcinki? Czy ile z nim jesteś? No jakieś, no aktualnie z nim nie jestem, tak? No z 5 lat jakoś by było. No ale to przecież ty w zasadzie nic nie przekreśla, mógł cię zdradzać. Dobra. Ale jak to kurde zdradzał? Proszę cię, to byliśmy pierwszy rok w związku, a ten już leciał do innych dup? No to nie wiem, zapytaj się go o to. To jest jakiś żart, czy co? No weź mi powiedz lepiej, że to jest Photoshop, bo zaraz nie wyrobię. Marek! Ufacie, to w to normalne. O, bardzo normalne. Gdzie ty jesteś? Co ty chcesz? Boż mnie do kwestii wytłumaczyć. Marek, zostaw mnie! Co chcesz? Co zrobiłeś 4,5 roku temu? Nie wiem, żyłem. No żyłeś, no to wiadomo, że żyłeś, ale ty żyłeś aż za bardzo. Z tego, co zobaczyło. Nie odsuwasz się, dopóki mi pewnej rzeczy nie wiesz. Nie zdradziłeś mnie 4,5 roku nie. temu? Nie! To dlaczego ja wiem inne rzeczy? Jakie 4,5? Nie, prawda? 4,5 roku temu. Kiedy? 2017? Czy co? No tak, no 2017. 2017-2018. Nie znam dokładnej daty, nie powiem ci, a ty ale... potrafisz zamknąć pysk czasem? Ale o co ci chodzi? No potrafisz czy nie? Ale o co ci chodzi? A skąd on nie mógł wiedzieć, przecież on nawet nie wiedział, że my w związku byliśmy. Po co takie rzeczy mówisz? Ale skąd ja mam? Ja dowiedziałem się teraz, że byliście wtedy w związku. Po co takie rzeczy mówisz? Ale ja nie wiedziałem, kto że... Kto ci pozwolił? Albo ci ktoś mówi coś a, w zaufaniu. Tak, dobrze, że potwierdzasz. Chociaż tyle. No i co z tego? Czy to, że on nie potrafi się zamknąć, to nie jest moja wina. A ci potwierdzasz, że ją zdradziłeś, tak? Już nie jesteśmy razem. Chłopak. Żeby to raz. Żeby to raz? I ty mi dopiero teraz o tym mówisz? No i tak ci wszystko powie ten kretyn, no to co? A żeś widziała? 40 było dziewczyn, jak nie więcej. Słyszymy. Ja się nie ograniczałem, zakaz. To z jakiej racji kurczę że, ja... Ja ci nie strzelił. To z jakiej racji ja byłam wierna? Jego się ja byłam za każdym razem dobra, wierna. Jego się pytaj. Jak to się mówi teraz? 30 jest? No to spytaj się go. Kurde, 60. No to spytaj się go konfitury. To ostatnio sprzedało. No pytaj się, on przyjmuje na wszystkie szczegóły. No powiedz mi, kto ostatnio on ma nawet listę był. Dumny jesteś z siebie? Czy czego? Kolejny kurs nie robisz? To powinieneś być, kurczę. Wszystko, mów jej wszystko. Ale ja nic nie powiedziałem. Gadaj jej wszystko. Nic jej nie powiedziałem. No gadaj jej, śpiewaj jej. Nic jej nie powiedziałem. No wymień jej listę całą. Ja się temu nie wstydzę. To jest powód do dumy. Nie przejmuj się, Karolina. To nie oznacza, że cię dalej nie będę lubił. Kurde, no wiedziałam, w sumie to doliczyłam do 9, dlatego też z nim zerwałam. Co nie? Do 9? Co do 9 doliczyłaś? Myślisz, kurczę, że jestem naprawdę taka tempa, że nic nie zauważyłam? Może na samym początku się nie domyślałam, to fakt, przez pierwszy, drugi rok, ale pod końcówkę to proszę cię. Co to za problem założyć fake konta i wszystko znaleźć? I ty dałaś się no później z nim zerwałam przecież, no. Ale... No dobra, mniejsza z tym, czyli zdradzał cię, tak? Czyli jest to prawdopodobne? No jest to prawdopodobne, no. Dobra, typiarka ma być dosłownie za 10 minut pod bramą z dzieckiem. Mocno. Jeszcze dziecko. To dziecko nie jest niczemu winne. No nie jest niczemu winne, ale chodzi o to, że zrobił dziewczynie dziecko, kurczę, i to dziecko ale ona. Nie wiadomo, czy to jest prawda. A co jeśli prawda? No to słuchaj, się przekonamy. Zostawił typiarkę z dzieckiem na 4 lata i miał ją totalnie w dupie. A to ona chyba to powinna się odezwać pierwsza. Ja sądzę, że ty byś tak nie postąpił, nie odszedłbyś. Jakby miała dziecko, to na pewno nie. Dobra, chodźcie zobaczyć. Już czeka. No. Dzień dobry. Cześć. Cześć, kochanie. Cześć, jest Marek może w domu? Wiesz co, jest w domu, tylko wiesz co, o niczym mu nie mówiłem, że przyjedziesz. No ja tak się domyślałam, bo z nim to się ciężko skontaktować, dlatego kontaktowałam się z tobą. A chciałam z nim ogadać pewną kwestię odnośnie dziecka. Nie wiem, czy on wie o tym, że jest ojcem, czy nie. Wiesz co, wydaje mi się, że nie wie. W moim istnieniu w ogóle.
ogóle nie wiedziałam. Domyślam się, ja o twoim również. Dopiero dzisiaj się dowiedziałam. Się. No ale co się wydarzyło, że po takim czasie dopiero tutaj... W sensie, chodź może zejdźmy z ulicy. No co no, ciężkie czasy nastały. Ja jako samotna matka wcześniej dawałam radę, ale teraz już jest ciężko. Czyli co, on cię zostawił z dzieckiem? W ciąży mnie zostawił, tak. Czyli on wiedział o tej ciąży? Wiedział. Ale nie wiedział, czy urodziłaś finalnie, tak? Tak, nie wiedział. Wiedział, że jestem w ciąży, bo ja mu o tym powiedziałam i on wtedy zerwał ze mną kontakt, jak się dowiedział, że jestem w ciąży. Wiesz co, jest w domu, chętnie przeprowadzimy konfrontację, ale na tym ci tak właściwie zależy, na tym, żeby alimenty płacił, tak? Tak, tak, tak. Wiesz co, chodź Karolina na słówko. Zajmiesz? Tak, tak. Proszę cię, przecież to jest jakaś masakra. Ty, ale kobieta autentycznie, kurwa. W sensie. Wygląda na taką szczerą, nie? Dziewczynka też, kurczę, no tyle lat, ile by pasowało. Tak mi się wydaje. Wszystko. Nie wiem, no co, musimy ją zaprowadzić, nie? No chyba tak, no. Co nam pozostało, proszę cię? Zostawił kobietę w ciąży. A myślisz, że on się wyprze tego dziecka? Myślę, że na pewno, skoro... Co jest malutka? Podawaj się kamera. Szkoda dziecka, nie? No, słodka jest ta dziewczynka. Ale jak on mógł zostawić dziecko? Nie wiem, naprawdę to już... Ja wiedziałam, że ten człowiek jest bezduszny, ale że aż tak? Proszę cię, jakby cokolwiek. Siema. Cześć. Piąteczka. No dobra, chodźmy. Marek! Marek! O! Marek, chodź, chociaż raz nie chowaj głowy w piasek. Zdobaj się, jak możesz. Co wy chcecie? No, może niekoniecznie my, ale jest ktoś, kto coś by chciał. Porozmawiać chodzi. I to nie jestem ja. Cześć, poznajesz mnie? Nie. Nie. A co, to... Nie, jak mnie poznajesz? Jak mnie nie poznajesz? Nie, jestem do fotografii. Nie mówię ci nic? No zejdź! Ja mnie znać bardzo dobrze. To jakaś prowokacja czy coś? Nie, nie, no Marek, zejdź porozmawiać jak człowiek. No cześć, fajnie. No chodź porozmawiać. Fajnie, że... Chciałam ci przedstawić swoją córkę. Nie, to jest prowokacja, chowaj kamerę. Co chowaj kamerę? No, chowaj kamerę, nie życzę sobie, żeby to było nagrywane. Może chcecie na ostrość? Ja nie znam tych osób. Was owszem znam, ale... Ale Marek, nie wydziwiaj, zobacz. Nie pamiętasz, 3,5 roku temu się spotykaliśmy. Tak, pierwszy raz na oczy widzę. To dlaczego na was było zdjęcia? No nie, bo jestem sławny, każdy sezon może zrobić zdjęcie na ulicy. W twoim domu? W łóżku? No właśnie. Nie, nie było takiej sytuacji. Stary, mam na mnie zdjęcia. Mam takie zdjęcia. Słuchaj, chowaj kamerę. To jest jakaś prowokacja. Ale weź nie szarp mnie. Nie szarp mnie. Chowaj kamerę. Nie szarp mnie. Fajnie, że musisz sobie... Musisz zachować się chociaż raz jak mężczyzna. Zostawiłeś kobietę w ciąży. Jak to było silnie, że w ogóle tak się odbywa. Wiesz co, te zdrady, oszustwa... Okej, okay, ale kurde... Nie znam ciebie, no to co ja ci mówię? No dobra, dobrze, tak naprawdę spotkamy się w sądzie. A jak w sądzie? No w sądzie. Podam ci o alimenty, jak nie wierzysz, zrób sobie badania DNA. Ale dlaczego w sądzie? Wspomniałam o sądzie, to już zmiękłeś, tak? No nie. Znam, że się przyznajesz do dziecka. Nie, że się przyznaję, bo ja tego nie uważam, ale to... Czy czemu w ogóle takie rzeczy muszą być rozwiązywane przy wszystkich? Ale jak przy wszystkich? No nie mogę się jakoś osobiście do mnie odezwać. Ale ty nie odbierasz telefonu, nie odbierasz na wiadomości, to musiałam się skontaktować z twoim przyjacielem. No dobra, no ale no, czemu on musi o tym wiedzieć? No bo inaczej bym do ciebie nie dotarła. No może i nie, ale no, wiesz, sobie doskonale radziłaś, nie wiem, latami, no nawet więcej. 3,5. No właśnie, no to doskonale sobie radziłaś. No kiedyś się było łatwiej, nie to co teraz. No dobra, no i co oczekujesz za niezgłoszenie tego nigdzie? Alimenty za 3,5 roku. No ale to przesada, żeby płacić teraz z góry, no kurde. No ale jak przesada? Zrobiłeś dziecko, to teraz płaci. No ale przecież przez 3,5 roku było wszystko w porządku i w ogóle jak to ma być kwoty? No ja nie widzę, żeby tutaj płacić jakieś nie wiadomo jakie sumy, no to byśmy musieli jakoś wykazać jakie są koszty utrzymania, no i wtedy ewentualnie mogę jakąś kwotę zaproponować, tak? No to teraz masz przedszkole, wyprawkę do przedszkola, ubrania, żywność, zabawki. No i ile to wychodzi? No z 1000 zł. I tyle miałbym płacić, tylko że mógłbym, bo lubownie się z tą dogadać, no ale zaległe, no to nie, no to czekaj, licząc 3,5 roku, tak? No to bym musiał 40 tysięcy ponad dodać. Ale no to już było, to ja nie rozumiem, dlaczego ja mam od razu tyle kasy wykładać. Mogę zaproponować, że na przykład będę 1200 płacił i po prostu będziesz miała więcej teraz. Jeżeli tak, to ci się ta kasa zwróci, tylko ja po prostu nie chcę na raz wykładać. Dobra, to płacisz 1200 zł i opiekujesz się teraz dzieckiem, ja też już mam dosyć. No dobra, ale ja też muszę mieć twoją gwarancję, że za tydzień nie pójdziesz do jakiegoś prawnika i mi tutaj nie wyskoczysz za jakimś pismem. Dobrze, że jakieś... podpiszemy kartkę. Nie, no ja ci mogę zaufać, ja przecież to wszystko ci dam, będzie, że płacone. Tylko nie chcę, żeby nikt wiedział, że jakiekolwiek dziecko mam. A co, teraz wstydzisz się? No nie,
Nie, bo ja mam jakieś życie, ja jestem przecież ale znany. Ale o swojej dziewczynie też mi nie wspomniałaś. O swoje, ale no to wiesz, no, no życie zdarza się, no. O mnie też nie wiedziała. Było, minęło, ale ja ci idę na rękę, tak? Mhm. Ja idę na rękę, no to ty też mi pójdź na rękę i po prostu daj mi gwarancję, że nikt się nie dowie. Także, no musimy to tak zrobić i nie rozumiem, czemu to dziecko w ogóle żyje, nie? Bo to miało być jakby usunięte. Tak się dogadywaliśmy. Ale nie usunięte. Były pieniądze na to, tak, ode mnie, to miało być usunięte. Już ale nie zostało usunięte. 4 lata temu. Ale nie zostało usunięte. No ale no to nie taka umowa była. Ale ja stwierdziłam, że nie chcę usuwać tego dziecka. No ale czemu najpierw mówisz, że to będzie usunięte, ja sobie poszedłem w swoją stronę, no i ty tego nie zrobiłaś. Ty to ukryłaś przede mną. To było w chwili załamania, się dowiedziałam, że jestem w ciąży. No ale dowiedziałaś się w ciąży, ustaliliśmy, dostałaś pieniądze na usunięcie i to dziecko nie zostało. Dał kasę na usunięcie. Za grubo, nie? Już takich rzeczy się nie robi. I co, jak ci pizza smakuje? Dobra. To serio jest podobna do Marka, zobacz. No zobacz, ma takie same niebieskie oczy. I podoba jej się kamera. Daruj sobie z tą kamerą, okej? No ja nagrywam dla siebie. Daruj sobie. Jesteś w moim domu, stary, mogę pomyłka sobie to nagrywać. Zaszła. Jaka pomyłka? No ale jest okej. Okay. Dogadaliśmy się, każdemu się zdarza nieporozumienie. Ale jaka pomyłka? No, to jest... No pomyliła mnie z kimś po prostu, tak? W sensie tak się co? Jej wydawało. No serio, daruj sobie z tą kamerą, bo ty jakieś tutaj prowokacje próbujesz urządzić. Próbujesz, ale ja ci mówię, tak? Przed chwilą byliśmy na górze, porozmawialiśmy, jednak wersje się nie pokrywają wydarzeń, tak? Bo to się stało w innym okresie czasu, nie? W sensie, bo wiek dziecka jest inny. W sensie to jest niemożliwe. Stary, coś tu kręcisz. Nie, no przed chwilą rozmawialiśmy, tak? To nie jest moje dziecko, tak? Nie. No co? Jak to nie jest jego dziecko? No nie jest. To co? Pogadaliśmy, nie wiem, czy młody chce dokończyć pizzę, czy... W sumie już... Wiesz co, chodź na słówko. A nie, to możecie iść już. Tak? Dobrze, zaraz pójdziemy. Zaraz opiekuj się dzieckiem na chwilę, co? Chodź na chwilę, wiesz co, trzeba mi zamienić słówko. Ale o co chodzi? Przedstawiłaś mi zupełnie inną wersję. Ten cham i prostak powiedział, zagroził mi, że zamknie firmę, żeby nie miał żadnych przychodów, żeby mi alimentów na dziecko nie będzie płacił. Jak co? Jak ktoś się dowie, że jest ojcem dziecka. Naprawdę tak zrobi? Tak. Ja szczerze to ci współczuję, to jest najgorszy materiał na ojca. No ale dobra. Co tam mała? To co? Odprowadzić was do bramy, pokazać jak stąd wyjść, czy odwieźć? Nie, pomożesz mi z dzieckiem? Zajmiesz się nią dzisiaj, jutro? A czemu ja? Dlaczego? No bo nie umiem, no. W sensie, no ja wiesz, chętnie pomagam zawsze wszystkim. To czas najwyższy. No ale no to nie, jakieś przedszkola są, coś, żłobki, nie wiem. Nie ma. A czemu ja mam się opiekować? A nie możesz? A ja nie ma opcji, no ja mam mogę zacząć was... mówić? A co zacząć mówić? A to już powinieneś wiedzieć, co zacząć mówić. Kurde, no ale to nie za duże jakby oczekiwania masz? Ja myślę, że nie ma. No dobra, okej, dogadaliśmy się, plus... Opieka. No ale to ma być regularnie, czy... Tak. No dobra, to jeden dzień nie mogę. Jeden dzień, ale to tylko dlatego, że chcę pomóc, tak? W sensie, to nie jest moje dziecko nic, ale ja wiesz, no pomogę ci, tak? Bo, no dobrze. Bo jesteś w porządku. No to, no to co, no to... To zajmij się dzieckiem, ja idę, numer telefonu masz. I później ją odwiozę, tak? Tak, i za 15 minut będę przelew za 6 miesięcy. Dobra, o ubranie chodzi. Jakie ubranie? Dobra, jest, okej. Okay. Przestańcie z numeru. Ale co, dogadali się jakoś? To jest jego dziecko. No przecież wiem, że to jest jego dziecko, proszę cię. Ja nie uwierzę w te bajki. Ty Marek, ale ona nie powinna, szczerze mówiąc, chyba jeść chipsów, nie? A co ja mam zrobić? No zabrać jej to, tak mi się wydaje. Ale nie jest. Ale się nie słucham, nie co ja mam poradzić. No weź po prostu te chipsy od niej. Ale może chce. No ale no nie może jeść chipsów, już ile ona ma lat? 2,5? To jest niezdrowe. Panie, to jest niedobre, tak? Tak? Ale to ładnie. Ty co, tak się opiekujesz dzieckiem? No a ty chcesz się zaopiekować? 200 zł ci dam. To nie jest moje dziecko. No dam, to moje też nie jest, 200 zł dostaniesz. Ale to jest bardzo podobne do ciebie. Zobacz, ma takie identyczne oczy jak ty, stary. Ale co ja mam zrobić? Ale ono wygląda jak ty. No to pomóż mi jakoś. To nie jest moje dziecko, przecież powiedziała ci, tak? No nie wiem, wygląda jak ty, stary. No i zwłaszcza, że jest kobietą. Ale ma oczy takie jak ty, no układ i co twarzy. No wiesz, ile ludzi ma takie oczy? A układ twarzy? Kurczę, to zaraz będzie problem z tego tytułu, bo ja nie wiem serio, jak się zajesz. No nie, zrobić coś sobie i to wszystko na mnie pójdzie. Zapytała, gdzie mama. Twoja mama zaraz... Chcesz 200 zarobić? Nie! Karolina. Co? 200 chcesz zarobić? Nie chcę. No ja czemu nie chcecie pieniędzy? Dzieckiem. No to chodź dziecko, patrz, pokażę ci coś. Chodź. Nie chcę z tobą iść. Ona się ciebie boi. Ona chce do mamy. I
włączę na telewizorze. Oglądasz telewizję. Może wiesz, z kim ma do czynienia. No zobacz, ona się ci proponuje. Ewidentnie, co ty jej zrobiłeś? No nic, ja po prostu stoję. A to będzie problem, przypał dla mnie, jak ona się będzie miewać. Dlaczego przypał? No przyjdzie matka i do mnie będą pretensje. No to może dlatego zacznę. Boisz się go? Zajmować po prostu. Mała, boisz się go? Tak. Widzisz, boi się ciebie. Chodź na chwilę. Może po prostu zacznie się nią zajmować i okaże się chociaż odrobinę zainteresowania. Co ja z tym obstranym bachorem zrobić? Co? Jak? No co ja mam zrobić z tym bachorem? Przecież to ja będę miał problemy z tego. Zostaw! To bi. Przyjdzie matka, dziecko będzie rozryczane. No co mam zrobić? Dam ci 200 zł. Co 200 zł? No 200 zł ci dam, jak będziesz się zajmował. No chyba jesteś chory, stary. To nawet opiekunki biorą już więcej. Jest inflacja. No to ile ty chcesz? Nie wiem, ja nie będę opiekować się dzieckiem, że żadna matka. Bo to jest twoje dziecko. Nie, ale jest przyznaj moje. Się. Nie jest moje. Przyznaj się, że jest twoje nie, dziecko. Nie, ja się nie przyznam do czegoś, czego nie zrobiłem. To przyznaj się, że jest twoje dziecko. Nie. No to dobra, a wtedy się zajmiesz? No wtedy pomyślę. Nie jest to moje dziecko. Jest to twoje no dobra, dziecko. Dlaczego wygląda tak jak ty? Dlaczego to dziecko wygląda tak jak ty? Nie wiem, co mam ich dać. Czym się dzieci bawią? Nie wiem, zabawkami. No a ja nie mam zabawek. Mam tylko... Czekaj, gdzie one były? Co? Czemu Marusia się boisz? Co? Boisz się go? Boi się ciebie, stary. Ej, dziewczynko. Patrz. Myszka, zabawka. I musisz się teraz tym bawić. Stary, ale to jest zabawka dla kota. Podoba się? Słuchaj, możemy pójść na upa. Musisz tutaj spędzić 5 godzin. 5 godzin, tak? Jeżeli usiądziesz sobie tam... To jest jednostka czasu, słuchaj. I ja ci wyłączę telewizję. Wszyscy będą zadowoleni. Bajki. No. Nie. Mam a jeszcze... A co lubisz oglądać? Lubisz jakieś Barbie, jakieś księżniczki może? Nie, ja też się nie bawię. Ona już pije? Bawię. Co pije? No, że pije drink. Żart. A chociaż chodzisz do szkoły? Ej, on tak na serio gadać? Do szkoły chodzisz, a do której klasy? Do 9. A nie wyglądasz jakbyś chodziła do 9. Może do szkoły numer 9, a nie. No, albo przedszkola bardziej. No tak, to mogłaby się napić, jak do 9 klasy chodzi. Stary, ona ma 2,5 roku albo 3,5 roku. No to nie może pić. No nie może pić. Ale macie dwie koty? No, dwa kotki są. Ty, może kota jej dam. Chcesz zobaczyć kotka? Chcesz szczura? Pokażę kotka. Czekaj, ja przyniosę szczura. Zobacz dziewczynko, to jest szczur. Patrz. Tu masz takie. I daj to szczurowi. I szczur się będzie bawił, zobacz jak skacze. Możesz tak robić przez 5 godzin, czy nie? Dobra, to co? Ja cię zostawiam tutaj. Stary, ona nie wie ile to jest 5 godzin. No musisz biegać za kotkiem, najlepiej tutaj. Jezu, nie przemieszczaj się. Daj szczurowi, niech się bawi. Jak chcesz, możesz tak oprąć. Co? Co? No co? Co ty gadasz? No ja chcę, żeby dziecko było zadowolone. No ale dobra, on Marek, odłóż. Marek, ty ci nie nadajesz do wychowania dzieci? Ja ty w ogóle gadasz za głupoty. Będzie bawić się 5 godzin z tym szczurem i da radę sobie. I będę miał z głowy. Co ja teraz? Bajek nie chcę oglądać, nic nie chcę. Alkoholu pić nie może. To co to dziecko? Dobra, ty lepiej usiądź, wiesz? Lepiej usiądź. Zaopiekujesz się? Co się zaopiekuje? 200 zł ci dam. Powiedziałem ci, że nie zaopiekuję się, ale Karolina chyba chce się zaopiekować. No to zajebiście, to mam z głowy. Co? Że? W sumie to ty byś to bardziej pasował na ojca. Że co? No, to co słyszysz? Że ja bym bardziej pasował na ojca, ale o co ci chodzi? Zdecydowanie. Co? No zdecydowanie. Ale o co ci chodzi? No poza nim się nie ona kilka? Nie wiem, jakieś 20 minut. No co? Nie. Ale o co ci chodzi? Ale o co ci chodzi? Patrz, a tutaj fundę przyszedł. Ale o co ci chodzi? Jeszcze no, wiesz o co mi chodzi. Już chyba powinieneś wiedzieć, o co chodzi. No nie wiem właśnie, Karolina, o co chodzi. Masz mi powiedzieć? Naprawdę, nie rozumiesz, niczego się nie domyślasz. No, jesteśmy już w takim wieku, że... No dobra, fajno prosto z tu, no. Nie chciałabyś być może córki albo synka? Co? No, to co słyszysz? No ale dobra, no ale to... Ze mną! A to chyba temat na późniejszą rozmowę, a nie teraz. Każdy moment jest dobry. Każdy moment jest dobry. To chyba tak nie działa, że wiesz, raz i od razu. No nie wiem, czy tak nie działa, w sensie może tak działać, nie? Może, ale nie musi, więc ja akurat jestem w takim momencie, że rzeczywiście może to tak zadziałać. A to znaczy? No, dni płodne. Dni płodne masz? No. Aha, i chcesz zrobić dziecko teraz, w tym momencie? Dlaczego? Aha, i chcę to nagrywać, czy co? Po co? Nie, ja no, widzisz, że to nagrywam. Nie wiem, czy już takiego nagrywać, no ale no, możesz zrobić przerwę nagrywany. No Rafał powiedział, że się nią zajmie przez chwilę. W sumie Marek w miarę, powiedzmy, radzi sobie jako tatuś. Powiedzmy. No a Rafał go przypilnuje, więc myślę, że nie powinno nic się stać. Ach, no dobra, szkoda słów. Ale chodź. Co ty robisz? No... Tylko wyłącz tą kamerę!
No ale dlaczego? Dobra, weź. Ale no nie, no. Kamerę po prostu. No ale no dziwnie tak. Oni są tam na dole. No Jezus, tego, a co? Poprzednim razem nie byli? No okej, tylko jest jedna mała rzecz, której ci nie powiedziałem. No to znaczy coś, co może się, no delikatnie, no nie wiem, zdenerwować? No, a co chodzi? Czekaj. Masz kogoś? Nie, nie. Babuszka! O jest. Co zrobiłaś? No co, przespała się ze mną. O co chodzi? Jakim prawem? Jakim prawem, że nie jestem z tobą? Czemu to zrobiliście? A czemu? Dlaczego nie? Wykorzystaliście sytuację, że opiekuję się dzieckiem. No i co, sorry? I co z tego? To twoje dziecko. Tylko ze względu na to, że jest tutaj ona, nie powiem wam kilku rzeczy. Ja jestem mamy dzieckiem. Tak, ty jesteś super. Oni są... Kiedyś się dowiesz. Tylko ze względu na to, nie macie teraz awantury. Ale widzisz, ona mówi, że jest mamy dzieckiem, bo tylko matkę wychowywała, a ty jej nie wychowywałeś. Ojciec. A moja mama się zawsze chowa tam. Pomóżcie. No pomóżcie, ja nie dam rady. Ten trener nie chce, mówi, że on, że jego to nie interesuje, nie chce się opiekować, nie chce 200 zł i powiedziałem mu, że nawet 500. Weź pilnuj dziecka, bo spadnie ze schodów. No ale no to weź mi pomóż, kurde, no, ja nie dam rady. Boże, no pilnuj. Błagam cię, weź odpowiedzialność za swoje czyny, bo już normalnie... Dobra, chodź Karolina, ubieraj się, czekam na dole. Kurde, ja nie dam rady, naprawdę. On, ten trener nie chce, oszukał mnie. Chodź, tutaj zaraz pójdziemy na dół, tylko ja nie wiem, jak miałam zejść tutaj. Dasz radę sama? Weź ją znieść, proszę. Dobrze, my musimy, to czy ja muszę iść, nie? Zajmiecie się, rozumiem, tak? Tak, no chyba tak, no. Dobra, i po prostu ja później przyjadę i co? I jakoś to załatwię, żeby odwieźć, żeby później nie było na mnie. Co? Ja idę, nie? Także baw się dobrze. Ej! Co? Co, Marek? No przecież to dziecko tylko. Zaraz się pobawimy ze szczurkiem, tak? Co? Ja znajdę szczurka. Zaraz przyniosę szczurka. Ja mam. Co zaraz będzie? Ty będziesz się sobała. Czemu? Co? Co to ma być? Co? To już drugi raz. Ja nie wytrzymam z tym bachorem. Ale o co ci chodzi? Bo to dziecko tylko o co jest. Chodzi? O to, że wcześniej taka sama kola poszła na mój komputer. O to chodzi. No i co? I nie wiem, czy ja to naprawię. No i co? Przecież to jest dziecko. I będzie wszystko poklejone w tej koli zesranej. Co to ma w ogóle znaczyć? Rozrywanie jakichś rzeczy? No ale o co ci chodzi? To jest dziecko, stary. Ale w dupie mam to, że to jest dziecko. Zaopiekujcie się. Ty tutaj moją dziewczynę obracałeś. No i co? To jest mój dom. I w międzyczasie to dziecko mi zepsuło komputer. Co będzie następne? Telefon mi zbije, co zrobić? Ale to jest twoje dziecko, powinien się nim zająć. Nie jest moje. Jest twoje dziecko. Nie jest, ty powinien się zająć. 200 zł ci proponuję, 500 dostanę. Nie chcę. 1000 zł dostaniesz. Za co? Za jeden za dzień? Za opiekowanie się. Za jeden dzień? No Boże, człowieku, pomóż. A co ty będziesz w tym czasie robić? Nic właśnie. Ja nie umiem. Jak nie umiesz? No ty jesteś chyba starszy. No i co z tego, że jestem starszy? No, a co ale to się bierze odpowiedzialność, stary. Robisz bachory. Właśnie, nie wiadomo, ja nie chcę odpowiedzialności, bo ja zaraz temu dziecku krzywdę zrobię. Ja tego nie chcę. Stary, uspokój się, to po pierwsze. Po drugie, nie wiadomo, ile tych bachorów masz jeszcze. Jak obracałeś nie tyle mam lasek. Żadnych. Tą kamerę zaraz ci rozwalę. Ty, ale ty bez prezerwatywy wszystkie ten waliłeś? Zaraz się tą kamerę rozwalę. Ale waliłeś wszystkie. Nie, bo ty robisz jakąś prowokację. Ja wiesz, że już nogę mam w miarę, nogę mam w miarę sprawną, więc mogę cię znokautować szybko, więc się uspokój, nie? No to nie nagrywaj, proszę cię, żebyś nie nagrywał. Ile to masz bachorów? O pomoc. A ty cały ile masz bachorów? Ile masz bachorów? Nie wiem ile, skąd mam wiedzieć? Czyli nie tylko to. To nie jest moje dziecko. Słuchaj, zachowaj się jak kolega chociaż raz. Bo ja temu dziecku naprawdę nie chcę robić krzywdy, ale do komputer rozwalony. Serio, co zaraz wszystko rozwali. Nie wiem, ja będę musiał do matki przewieźć w jakimś kaftanie, bo mi samochód poniszczy. Później, takiego chcesz później? Ale co ty, Marek, robisz? Dlaczego rozrzuciłeś to? Takiego później zjesz, zobacz. Taki duży. No ale stary, co ty robisz? Ty nie możesz dawać tyle słodyczy, przecież to... Ona nie może tyle słodyczy jeść. Nie przeszkadzaj. Ale ona tego zjadła. Sara, ona się rozchoruje. Błagam cię, nie przeszkadzaj. Będziesz miał później przewalone. A takie orzeszki lubisz? Czy w ogóle ty możesz jeść orzeszki? Ej, ale ty to już w ogóle nie możesz. Orzeszki lubisz? Czy ale nie? Stary, ty to nie możesz jej tyle słodyczy dawać. No, no ale kurde, to jest dziecko. Zobacz przestań, na tego. Proszę, błagam cię, przestań. Ja zostały mi 3 godziny. Przestań, proszę. Zobacz, jest cicho, siedzi tutaj. Przestań. Orzeszki? Ale później dobra. Będzie brzuszek bolał i będziesz miał problemy. To będzie bolał, ale to już nie będzie u mnie. A takie kiedyś, zobacz, pizza tu jest narysowana. Jadłaś kiedyś? No, to następne zjesz, tak? Tylko najpierw skończ tą watę. Nie. To watę już nie chcesz? Nie mogę tyle jeść.
No właśnie, widzisz? No to jedz wolno, jedz wolno. Ola jest mądra, nie może. Jak będziesz jadła 3 godziny, to później coś fajnego zrobimy. Ale starana nie może jeść 3 godzin, będzie brzuch boleć. Idź stąd. Nie rozumiesz, żeby. Zaraz nagada się, nie będzie chciała jeść. No ale ona nie może tyle zjeść. To się dobrze dzieje, się opiekować, czy nie? Czy będziecie znowu uciekać od odpowiedzialności? Ale to jest twoje. To ty uciekasz od odpowiedzialności, dając jej żarcie. Nie. I ty. Nie lubię tyle jeść. No widzisz, ona też nie lubi tyle jeść. Bo przyszliście, przed chwilą jadła, zobacz, wszystko jest zjedzone prawie. Cała 2 czekolady są zjedzone, chipsy, wszystko. Ja przecież, ale nie może. Nagle nie może jeść, bo przyszliście. Patrz jaki potworek, zobacz jaki potworek, jaki śmieszny. Nie, nie mogę tyle jeść. No właśnie, nie możesz tyle jeść. Ja stąd idę. Wy to załatw zrobiliście. Miałem się opiekować, opiekowałem się. Jadła, dopóki nie przyszliście. Ja stąd idę, róbcie sobie co chcecie. Widzisz, teraz mamy. No i zobacz, i teraz przez ciebie ona. Dobra, się... chodź. Czekaj. Ze szczurkiem się pobawimy. Patrz, szczurek. Nie widzisz? Gdzie chcesz iść? Już, kochanie, zaraz mamę znajdziemy, tak? Kurde, co ja mam robić? Tam chcesz, dobra. Zaraz znajdziemy. Może tutaj. Zobacz, tutaj. Chodź. Szkoda tego dziecka. Nie dajemy ojca. Chodź, kochanie. Ja stąd idę. Dziękuję. Chodź, zaraz zobaczymy kątkę. Zaraz sprawdzimy, tak? Kazał ci tyle jeść? Niedobry Marek, tak? Głupi Marek? Głupi Marek? Tak. Też tak myślę. Nie jedz tyle, daj to, bo to się rozchorujesz. Nie możesz tyle jeść. Nie słuchaj się Marka. Marek źle gada, rozumiesz? Chodź, wrócisz na dół, jeszcze jest jedzony na trochę. Stary, ona nie może tyle jeść. Ona nie chce tyle jeść, a ty ją zmuszasz. Ale jadła, naprawdę. Przecież ona płacze. Ale naprawdę jadła. No dobrze, no ale wtedy chciała zjeść, ale nie aż tyle. Cześć Karolina, idź tam ją uspokój. No kurczę, ja nie chcę podchodzić. No bo naprawdę, ja się nie nadaję do tych rzeczy. Tak, znowu ją zmuszę do jedzenia. No ja bym jej dał jedzenie, no i przecież jadła. Zobacz, co mam dla ciebie. Jej się bardziej podobają pruszaki, Marek przestał już. Jedzonko? Jezu, to jest jakaś komedia, Marek, daruj sobie w ty. Chcesz takie zjeść? Marek, daruj sobie tę pizzę, naprawdę, bo to jest po prostu jakiś żart. Jeszcze chwila. Co jeszcze chwila? Zaraz, za niedługo do mamy wracamy. Nie wyciągaj już tych słodyczy przez. No dobra, ale zajmijcie się, tak? Ma pluszaczki, bawi się, tak? Jest dobrze. Zajmijcie się, czy nie? A nie musisz od razu pluszaków dać do zabawy? Chodź na chwilę. Stary, z patologia co robisz, nie? Przyszliście, ja już miałam wszystko załatwione. Jadła to. Wy zobacz ile zjadła. Chipsy zjadła, wszystko zjadła. Czekolady chyba z 3 zjadła. Wy przyszliście i wszystko zepsuliście. Nie jest powiedziane, jak ja mam się opiekować. Mam się opiekować, żeby dziecko było zadowolone. Ale przyszliście. Potem nie będzie zadowolone, ale jak będzie interesuje stan zdrowia tego dziecka. Dla mnie to nawet to dziecko może robić sobie co chce. Nawet może sobie. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Może ale to jest twoje dziecko, stary. Może być chore, zdrowe, mnie to nie interesuje. Ale stary, to jest twoje dziecko. Ja miałem się opiekować, ale rozchoruję się. Ale to jest twoje dziecko. Jutro. Czego dopiero. Ty nie rozumiesz? To jest twoje dziecko. Bierz odpowiedzialność nie, za swoje to dziecko. Nie, to nie jest moje dziecko. Jak nie jest twoje dziecko? Chore będzie jutro. Ja mam się nią opiekować dzisiaj. Dlatego, skoro wy mi przeszkodziliście w opiece, to teraz idziesz tam, ja stąd wychodzę i opiekuję się. Dzwonisz do mnie na telefon o godzinie 21. Albo o 20. Ty jesteś chory. O 20 dzwonisz do mnie, przyjeżdżam, zawozimy dzieciaka i kończymy. Sam to załatwimy. No. Którego dasz króliczka dla wujka? Tego? Ktoś przyszedł. Ty, jeżeli to jest ona, to musisz Karolina powiedzieć, co on robił, nie? Czy on... warto ją tak stresować, mam się. Nie, no musimy to pokazać. Przecież nie może zostawić go drugi raz, dziecka nie może zostawić. No to fakt. Mama przyszła. Dzień dobry. O! Cześć! Zająłem się. Grzeczna była? Tak, cały czas była grzeczna. Grzeczna? Podobało ci się? Bardzo się polubiliśmy, w ogóle super było, uważam. Myślałem, że mam odwieźć, ale skoro jesteś, to super. To już was odwoził nie będę. Co nie będziesz? Nie, że już sobie poradzicie, nie? Że nie będę was odwoził. Myślę, że nie mam potrzeby. Dobra, no to ale wiesz co? Warto by było, jakby zobaczyła. Nie, to tam. No, zrobiliśmy kilka fajnych rzeczy, jakieś kolorowanki kupiłem, byliśmy na placu zabaw. Tak, samochodzikiem jeździliśmy, jakieś zabawki załatwiłem, ale już oddałem je. Dobra, tak jak chodziłaś, tak się wychodzi. No, nie będziesz zachęcał. Chcesz zobaczyć, czy małe kotki są na zewnątrz? No, pokażę po prostu nagrania. Małe kotki na zewnątrz. Tak będzie łatwiej. Dobra, wiesz co, może ja ci pokażę po prostu, co robił Marek.
Tomasz, zobacz, widzę. I co o tym sądzisz? Ja do niego z nim pójdę porozmawiać. Ty jesteś normalny, człowieku? Co? Ona przez 3 godziny jadła czekolady. 3 czekolady zjadła, chrupki, wszystko. Ja widziałam filmiki. Czemu mi to pokazałeś? No sorry, no to nie jesteś nieodpowiedzialny. Ja zabawa wszędzie, no to pokażę wszystko. Dobra, widziałam całe godziny, jak się nie opiekowałeś. Dobra, ale zająć się zająłem. Jest dziecko sprawne. Same słodycze jadła? Nie. Nie pomyślałeś, żeby dać jakiś obiad? Nie, bo myślałem. Słodyczami ją napchałeś. Ale nie możesz ode mnie za duże oczekiwania ma. Rozmawialiśmy wcześniej na górze, tak. Ale dzieci się nie karmi tylko słodyczami. Ale ja spełniłem wszystkie twoje oczekiwania, tak? I nie oczekuj ode mnie, że ja będę się potrafił opiekować dzieckiem. Ale jadłeś same słodycze? No nie, powiedz, że a nie. A boli ci brzuszek? No właśnie. A w nocy jak będziemy bolał brzuch, to co? To wtedy porozmawiamy. Na razie nie boli. Tu są drzwi. To był ostatni raz. A spotkamy się wiesz gdzie? Nie, dogadaliśmy się.